Pewnie już nie pamiętacie, ale jak zaczynaliście uczyć się mnożenia liczb całkowitych, to mnożenie było po prostu pewnego rodzaju skrótem na dodawanie. To znaczy, na przykład 2 razy 3, no to były 2 trójki, czyli 2 razy 3 to było, trzeba było wziąć 2 trójki i do siebie dodać, czyli 3 plus 3. Natomiast 3 razy 2, zgodnie z tą ideą, to powinny być 3 dwójki, czyli 2 plus 2 plus 2. No i jak pewnie wiecie, te rzeczy są równe. I najprostszy dowód, że tak powiem, tej taki intuicyjny, tej przemienności mnożenia, prawda, że to mnożenie nie zależy od tego, w jakiej kolejności, no to jest taki, że jak ustawimy sobie 2 trójki obok siebie, to widzimy, że 2 trójki, tak, 2 trójki, 2 trójki, to jest to samo, co 3 dwójki, prawda? I wobec tego jasne jest, że w ten sposób mnożenie liczb całkowitych, dodatnich jest przemienne. No potem przychodziły bardziej skomplikowane liczby, liczby ujemne, ułamki, wreszcie liczby rzeczywiste. No i zawsze to mnożenie było tak określone, że dla 2 dowolnych liczb okazywało się, że to wynik mnożenia nie zależy od kolejności, w jakiej te liczby mnożymy. No i ta własność nazywa się przemiennością mnożenia. Teraz już, jak umiemy mnożyć macierze, możemy się zapytać, czy ta własność jest prawdziwa dla mnożenia macierzy. Czyli jak mamy 2 macierze A i B, czy prawdą jest, że A razy B to jest to samo, co B razy A. A, B macierzy. No i pierwsza odpowiedź jest, że oczywiście tak być nie musi, dlatego że wiemy, że macierze możemy mnożyć tylko przy odpowiednich warunkach na ich rozmiary. Czyli jeżeli macierz A jest macierzą powiedzmy 5 wierszy i 3 kolumny, to żebym mógł pomnożyć A przez B, to macierz B musi mieć tyle samo wierszy, ile macierz A ma kolumn, czyli musi mieć 3 wiersze, no i powiedzmy, że ma 4 kolumny. Czyli w takiej sytuacji, jeżeli napiszę, że AB to jest jakaś macierz C, prawda, to ja wiem, że C jest jaką macierzą? To jest macierz, która ma tyle wierszy, ile ta macierz po lewej stronie, czyli ma 5 wierszy, a tyle kolumn, ile ma macierz po prawej stronie, czyli to jest macierz 5 na 4. No dobrze, ale teraz, jeżeli ustawimy je w ten sposób, prawda, to widzimy, że ten iloczyn w ogóle nie jest zdefiniowany. Prawda? Dlatego, że tym razem B jest macierzą, to wiemy. B ma 4, prawda, 4 kolumny, a A ma 5 wierszy. Czyli ja nie mogę pomnożyć macierzy B przez macierz A w ten sposób. Czyli wobec tego na pewno nie może być tak, że mnożenie macierzy jest przemienne, bo dla macierzy, które nie są kwadratowe, czasem mogę je pomnożyć w jedną stronę, w jednej kolejności, a nie mogę pomnożyć w drugiej. Czyli odpowiedź na tak ogólne pytanie jest nie, dlatego że czasem nawet iloczyn w przeciwnej kolejności nie jest zdefiniowany. No, ale być może mnożenie macierzy jest przemienne, jeżeli mogę pomnożyć te macierze w obie strony, na przykład dla macierzy kwadratowych. No to okazuje się, że również to nie jest prawdą. No i może zobaczmy dla... Weźmy takie proste macierze 2 na 2. Niech A to będzie macierz 1, 0, 0, 2. Bardzo prosta macierz. No a macierz B weźmy taką macierz też, żeby nam się łatwo mnożyło, powiedzmy same jedynki. No i teraz mogę policzyć A razy B i mogę policzyć B razy A. Więc policzmy te macierze, te iloczyny i zobaczmy, ile to jest. Czyli AB. Czyli to będzie tak, no 1, 0, 0, 2 razy 1, 1, 1, 1. No i wynik to będzie macierz 2 na 2. No i co? W
pierwszym wierszu i pierwszej kolumnie to jest tak, to razy to plus to razy to, czyli 1 razy 1 plus 0 razy 1, czyli 1. No potem mam 1 razy 1 plus 0 razy 1, to też jest 1. Potem mam 0 razy 1 plus 2 razy 1, czyli 2. I 0 razy 1 plus 2 razy 1, czyli 2. Czyli wobec tego jest to macierz A razy B, to jest taka macierz 1, 1, 2, 2. No a policzmy BA, czyli BA. Co to będzie tym razem? Macierz B stoi po lewej stronie, czyli to jest 1, 1, 1, 1. I macierz A po prawej stronie 1, 0, 0, 2. I policzmy, ile to będzie. No i teraz jak liczymy 1 razy 1 plus 1 razy 0, to jest 1. Potem jest 1 razy 0 plus 1 razy 2, to jest 2. Potem jest 1 razy 1 plus 1 razy 0, to jest 1. 1 razy 0 plus 1 razy 2, czyli 2. No i widzimy, że macierz AB i macierze BA nie są sobie równe. Wobec tego nawet dla macierzy kwadratowych mnożenie macierzy zależy od kolejności. Czyli ważne jest, która macierz stoi po prawej, a która po lewej stronie. I na ogół A razy B nie jest równe B razy A. Oczywiście może tak się zdarzyć, dla szczególnych macierzy, że te dwa iloczyny będą sobie równe. Ale nie ma takiego prawa, które mówi, że mnożenie macierzy, czyli krótko mówiąc, w ogólności mnożenie macierzy zależy od kolejności, nawet dla macierzy kwadratowej.